Pięć meczów sparingowych za Arget Malesą Ostrów, trzy wygrane, wszystkie z drużynami z Ekstraligi, a już w niedzielę inauguracja Metalkas drugiej Ekstraligi i o tym wszystkim będziemy sobie dzisiaj, mam nadzieję, rozmawiać z trenerem naszej drużyny, z Mariuszem Staszewskim. Cześć, dzień dobry. Mariusz. Oraz z Sebastianem Szostakiem. Witam, dzień Sebastian. Dobry. Witam. No dobrze, panowie. Zaprosiłem na początek, bo humory chyba przed sezonem dopisują, chociaż ja wiem, że Mariusz za chwilę mi powie, że ty będziesz miał dobry humor po ostatnim meczu, miejmy nadzieję, finału Metalkas Ekstraligi. Ale na początek, Mariusz, pytanie ode mnie do ciebie. Co chodzi ci po głowie po tych pięciu meczach sparingowych? Bo ja mam wrażenie, że przed tym sezonem i my, dziennikarze, eksperci, kibice i pewnie ty, jesteśmy spokojni jak nigdy, bo tor chyba jest taki, jak wy byście sobie życzyli, chociaż to jeszcze pewnie gdzieś tam w trakcie sezonu on musi się przesypać, ale jeżeli chodzi o dyspozycję zespołu, te pięć sparingów bez kontuzji to też chyba jest taki dodatni fakt, który działa kojąco na ciebie, Mariusz. Ja myślę, że teraz po sparingach gdzieś tam ta narracja wokół naszej drużyny troszeczkę się zmieniła, bo mogę przypomnieć, że zimą co chwilę eksperci bali się o postawę Czugunowa, Holdera, Jakobsena. Wszyscy mówili, że to są ludzie już gdzieś tam po słabych sezonach, którzy na pewno się nie spełnią. Nawet jeden z ekspertów dał nas jako kandydata głównego do spadku, więc tego spokoju zimą za dużo nie było, bo cały czas odpowiadałem na pytania, czy ci zawodnicy sobie poradzą. Sparingi pokazują, że gdzieś tam nie jest tak źle, jak wszyscy eksperci o nas pisali. Myślę, że jesteśmy w tej czwórce takiej, która będzie się biła o te playoffy i o najwyższe cele, czyli awans do Ekstraligi. Czy jestem spokojny? Na pewno nie, bo to są tylko sparingi, treningi. Tak do końca nie wiemy też, w którym sparingu kto jakiego sprzętu używał. Dlatego też zawsze staramy się dobierać tych sparring partnerów ekstraligowych, bo wiemy, że gdzieś no jest to po prostu wyższy poziom i jeździecki, i techniczny. Na tle tego rywala nie wypadliśmy źle, ale mówię, to są tylko treningi punktowane i tak do końca nie możemy też się tym sugerować. Mariusz, ty mówiłeś o zimie, że pojawiły się te pytania, że niektórzy już snuli wczesny koniec po odejściu chociażby Kuby Krawczyka do Betard Sparty Wrocław i też się zastanawiali, po co w Ostrowie Wiktor Jasiński, a to też zawodnik, który w tych meczach, test meczach pokazuje, że on ma po co jechać, chce udowodnić sobie, a przede wszystkim też innym i klubom ekstraligowym, że to jest dobry jeździec. No to tak, myślę, że troszkę dziwnie to się wszystko poukładało, bo o Wiktora praktycznie cała pierwsza liga walczyła o to, żeby on trafił czy do nas, czy do Krosna, czy do Bydgoszczy, wszystkie te kluby składały mu oferty. Wybrał nas, a po momencie jak już to wybrał, to się nagle okazało, że wszyscy się martwią, czy on sobie poradzi. Spokojnie, jakby poradzimy sobie, będziemy walczyli. Myślę, że w tym sezonie na pewno nie będzie idealnie, ale myślę, że wszyscy będą z nas zadowoleni. To, że nie będzie idealnie, to wiemy. Sezon długi, Sebastian. Jak uspokoić Sebastiana Szostaka przed sezonem? Bo my często nawet rozmawiamy, w cudzysłowie obgadujemy cię z trenerem Mariuszem Staszewskim. Jak ty byś ocenił te swoje występy w tych meczach sparingowych? Bo ja tak sobie wypisałem, no to poza tym meczem z Motorem Lublin, no to w tych pozostałych 8 punktów z bonusami taka równa forma, ale Mariusz zawsze mówi, no Sebastian jest w gorącej wodzie kąpany, on chciałby już w tych pierwszych meczach zdobywać komplety, a to nie jest chyba tak, Sebastian. No, zgadza się, no troszkę też spokoju potrzebuję i cały czas też nad tym pracuję, żeby ta głowa była spokojna, nawet jeśli ten pierwszy bieg nie wyjdzie, to żeby następne były również ważne. Także no, te sparingi myślę, że pokazały, że na razie wszystko idzie w dobrą stronę. Też testowaliśmy dużo, sprawdzaliśmy razem z trenerem i mechanikiem różnych ustawień, różnych silników. Tak naprawdę wszystkie silniki, które miałem, przejechaliśmy. No i też coś więcej wiemy na temat, które mamy wziąć do Bydgoszczy, a które na razie zostawić. To za chwilę. Ja chciałbym, żebyśmy teraz pierwszą grafikę zobaczyli właśnie z tymi wynikami
sparingowymi Arget Malesy Ostrów. Tak jak powiedziałem, 5 meczów sparingowych. 34-56 to było na dzień dobry, jeżeli chodzi o test mecze. Mocny rywal przyjechał do Ostrowa, Motor Lublin. Sebastian, jeszcze kontynuując, trener Mariusz Staszewski jest takim trenerem, który lubi coś zmieniać zimą, bo często my rozmawiając wiemy o tym, że ta zima jest kluczowa. Co ty zmieniłeś, bo przez te wszystkie lata dużo kombinowałeś, było coraz więcej krosu z każdym kolejnym rokiem, boksowałeś, dużo na bieżni czasu spędzałeś. Jak ten trening wyglądał, bo trening mentalny to też nie jest tajemnica, że ty z psychologiem pracujesz, bo on ma ciebie odblokować jeszcze bardziej w każdych kolejnych rozgrywkach. No na pewno trener zawsze stara się zmienić jakieś ćwiczenia na siłowni, żeby nie było cały czas tak samo i monotonnie, więc na pewno też zależy od danego miesiąca, ale jak już doszedł do nas styczeń, ten najcięższy miesiąc, to na pewno te ćwiczenia były różne i trochę trudniejsze, ale też inne, no bo wiadomo, że jeśli robisz coś cały czas to samo, no to już to tak naprawdę ci wychodzi, nawet aż tak się nie męczysz z tym, no bo cały czas to robisz. Więc mieliśmy nowe ćwiczenia, no oprócz tego to też trenowałem dużo z psychologiem mentalu i refleksu, żeby to wszystko też grało dobrze na torze i poza torem też głowa, żeby dobrze funkcjonowała. Na pewno tego było bardzo dużo, więcej niż rok temu. Też trochę więcej trenowałem boksu, żeby też pewność siebie złapać i to też jest troszkę inne obciążenie fizyczne niż siłownia i sala. I na pewno też troszkę na krosie pojeździliśmy, jak pogoda pozwoliła, czy też na pitbike'u jeździłem z bratem. I to tyle, też za dużo myślę, że nie ma co wprowadzać nowości, bo to też może potem też w głowie pomieszać różne rzeczy. Drodzy Państwo, w narożniku Waszych telewizorów jest kod QR, który oczywiście przeniesie Państwa na czat na YouTubie, gdzie już pojawiły się pierwsze pytania od Państwa, bo oczywiście ten program tworzymy razem z kibicami Arget Malesy Ostrów, bo Państwo też mogą zadawać pytania. Można także wysyłać je drogą SMS-ową pod numer 661-997-997. Nie, drodzy Państwo, to nie jest numer na policję. W każdym razie, Mariusz, nie wiem, jakiego słowa użyć, ale tak domyślam się, że zimą, ustalając te plany sparingowe, rozmawiając z trenerem Ślączką, pewnie miałeś zapewnienia, że Mikkel Mikkelsen czy Leon Madsen pojawią się chociażby na tym meczu, w tym meczu rewanżowym. Ostatecznie do tego nie doszło. Wiemy, że startuje Liga Duńska i media Press Day i zawodnicy nie dostali wolnego. No ale właśnie, byłeś troszeczkę rozczarowany z tym, że takim, a nie innym składem włókniarz na jeden i drugi mecz? Znaczy, w tym pierwszym to można było się spodziewać, że taki to skład będzie, bo tak to zazwyczaj bywa. A w tym drugim myślałem, że przesunęliśmy to specjalnie z 10 na 9, bo wiedzieliśmy, że ta kolejka jest duńska. No ale te największe gwiazdy różnie podchodzą do tych sparingów. Szkoda. Aczkolwiek dobrze, że był Ryna Drabik, bo to są kluczowi zawodnicy, gdzieś tam do nich zawsze można się porównać. Tyle, no może nieszczęśliwy się akurat złożyło, może gdybyśmy spróbowali to zrobić na czwartek, piątek, to wtedy gdzieś tam w pełnym zespole by byli. Ale myślę, że naprawdę nasparowaliśmy się tak dużo, że nie można mieć zastrzeżeń do tych sparingów. Wszystko nam wyszło, treningi, sparingi, to co założyłem, to się udało, więc jazdy było dużo. Na różnych torach trenowaliśmy i sparowaliśmy i na bardzo przyczepnych torach i na bardzo twardych, więc mamy cały wachlarz gdzieś tam warunków torowych przejechane. No i teraz tylko to, żeby kluczowe wnioski z tego wyciągnąć na niedzielę i do przodu. Bo też jeszcze była opcja wyjazdu do Lublina na rewanż, ale z tego co wiemy, to motor dopiero chyba dzisiaj, dzisiaj chyba wyjechał po raz pierwszy na własny tor, ale dobrze, drodzy Państwo, pierwszy materiał wideo i później już wracamy z pytaniami od Państwa, ale teraz zobaczmy, jak ten ostatni test przed inauguracją sezonu wyglądał, kiedy Arget Malesa Ostrów podejmowała Tauron Włókniarz Częstochowa. Był to drugi mecz obu drużyn przed startem sezonu 2024. W pierwszym spotkaniu na torze w Częstochowie zdecydowanie lepsi byli goście, którzy wygrali 56-34.
Wówczas trener Janusz Ślączka nie miał do dyspozycji Leona Madsena i Mikaela Mikkelsena. We wtorek pierwszy z Duńczyków był w awizowanym składzie, jednak do Ostrowa Wielkopolskiego ostatecznie nie dotarł. Są inne sprawy, tak jak duńska federacja. I myśmy chcieli, żeby w każdym meczu jechał, ale dzisiaj jest press day Duńczyków i dlatego też i nie ma u was Duńczyka, bo no, musieli się zatrzymać i też tam mają zobowiązania w stosunku do duńskich klubów. Dokładnie, stąd absencja w składzie Arget Malesy Ostrów Frederika Jakobsena. W meczach przedsezonowych jednak nie to jest najważniejsze, chociaż trener Ślączka nie miał takiego komfortu jak Mariusz Staszewski. W większości sparingów nie mógł sprawdzić aktualnej formy liderów. I Mikael i Mats Hansen jechali w sparingach z Rybnikiem. Mikael jechał jeszcze drużynówkę mistrzostw Europy. Macan jechał też pary i jechał też Imę, także też jechali Imę, też tych meczy mieli, także czy to jechał sparing, czy inny mecz, to nie ma znaczenia. Większy jest problem, że na razie Mikkelowi też te motocykle nie grają, tak powinno być. Ostrowianom natomiast motocykle grają i to jak. We wtorek Arget Malesa nie miała większych problemów z pokonaniem ekstraligowego rywala, ponieważ znów szybki był Gleb Czugunow. Nie odstawali pozostali seniorzy, czyli Wiktor Jasiński oraz Chris Holder, który z zawodów na zawody jest coraz pewniejszy na motocyklu. Nie, no dzisiaj wygląda bardzo dobrze. Myślę, że ten bieg w ostatniej porażka z Drabikiem to też była troszkę tak po nieuwadze, bo spojrzał, po starcie był Wiktor Jasiński, zagapił się z wyjścia, już był Drabik i stąd gdzieś mu uciekł, ale do końca gdzieś go gonił i walczył, więc na tle dobrego rywala wyglądało to dobrze. Także tu myślę, że raczej możemy być spokojni o jakieś punkty. W ogóle tych pięciu seniorów wygląda dobrze. No jak jednemu nie wyjdzie, to drugiemu idzie, więc tutaj możemy być spokojni. Myślę, że Sebastian spokoju trzeba, bo on gdzieś tam się trochę gotuje. Zaraz jak ktoś nie wyjdzie w pierwszym biegu, to tutaj też powinien być mocny punkt. Ale mówię, a jeszcze na Fabiana czy na Gracjana trzeba chwilę poczekać, bo oni muszą troszeczkę oswoić się z tym dużo dorosłym speedwayem. Fabian, czyli Tobiasz Potasznik, który w środę znalazł się w składzie Ostrowi i nawet wygrał jeden z biegów. Jeden bieg wygrał także jego imiennik, Ale Musielak, który pojawił się na torze tylko dwukrotnie, notując dwójkę z bonusem i trójkę. Później odpuścił, bo kolokwialnie mówiąc, szafy grały. To prawda, no też takie były ustalenia z trenerem. W tym swoim trzecim wyścigu tak czy siak bym nie pojechał. Później miałbym przerwę i pewnie pojawiłbym się w 12. Ale no dobrze to wyglądało, więc w sumie taka decyzja, że niech tutaj młodzi chłopacy sobie pojeżdżą i to na pewno z plusem dla nich. No mam nadzieję, że już faktycznie z tym sprzętem jestem w miarę dogadany, też się dobrze czuję na motocyklu i tyle. Biegi nominowane, przed którymi wygrana była już niemal pewna, odpuścił Gleb Czugunow, który do tej pory we wszystkich sparingach wygląda najrówniej. I tym samym emanuje spokojem w parkingu. W rewanżu z Włókniarzem wykręcił 10 punktów w 4 startach. Jest okej. Staram się, nie zawsze się udaje, ale się staram podchodzić do każdego meczu włącznie. Nie myśląc o tym, czy to jest pierwszy mecz rundy zasadniczej, czy ostatni. Dużo mieliśmy sparingów, ja myślę, to dobrze, więc to dodaje trochę spokoju. Sposób na Czugunowa we wtorek znaleźli tylko Maksym Drabik i Kacper Woryna, którzy rewanżowali się za wcześniejsze przegrane biegi. Woryna w ogóle nie brawo zaczął zawody, ale na finiszu był już naprawdę szybki, ale jak większość dużo eksperymentował. Po to są też sparingi i takie treningi punktowane, aby właśnie nie za bardzo przywiązywać jednak uwagi do tego wyniku. Natomiast wiadomo też, że jednak mimo tego nikt nie chce przyjeżdżać ostatni. Natomiast to jest sport, wszystko weryfikuje tor i niektóre, powiedzmy, rozwiązania się nie sprawdzają. Wynik jest jaki jest. Natomiast my swoje informacje, feedback tak jakby uzyskujemy. To, co chcemy wiedzieć, wiemy. Także posprawdzałem, co chciałem. Dwie próby toru i 4 biegi w zupełności mi dzisiaj wystarczyły. Mniej eksperymentował natomiast Jakub Krawczyk, który pojawił się gościnnie w składzie swojego macierzystego klubu. Junior Betard Sparty Wrocław zdecydował się na przyjazd do Ostrowa po nieudanym sparingu ze Stalą Gorzów.
Tam jeden bieg troszeczkę po starcie się źle poukładało, a tak dwa z bonusem i trzy. No mówię, trochę sztywno dzisiaj jechałem, gdzieś wczoraj ten nieudany sparing w Gorzowie, dzisiaj troszeczkę mnie alergia złapała, ale to nie jest żadne wytłumaczenie, bo trzeba jechać. Popularny Kubańczyk przeplata bardzo dobre mecze sparingowe z nieco słabszymi, stąd jak najwięcej jazdy, ponieważ już w piątek inauguracja sezonu we Wrocławiu, gdzie Sparta zmierzy się z Falubazem. Ostrowia natomiast spokojnie może przygotowywać się do niedzielnego meczu w Bydgoszczy po zwycięstwie nad Włókniarzem 51-39. Drodzy Państwo, i tak wyglądał ten ostatni test mecz przed inauguracją sezonu. Arged Malesa Ostrów wygrywa 51-39. Gleb Czugunow 10 punktów. Mariusz, tak troszeczkę śmialiśmy się po tym, żartowaliśmy po sparingu w Częstochowie, że puszczaliście taki dosyć znany kawałek Glebowi, wsiąść do pociągu byle jakiego. Jak to wyglądała ta sytuacja? Bo Gleb też nawet żartował, że ledwo zdążył na mecz w Częstochowie. No tak, pobylił pociąg, zobaczył napis Częstochowa, myślał, że to do Częstochowa, to było z Częstochowy do Szczecina, więc nie w tym kierunku, ale gdzieś tam konduktor go sprawdzając bilety poinformował o tym, że nie w tą stronę jedzie. Wysiadł i z Legnicy dotarł na, ale nawet tam w miarę dobrze po droga poszła, chyba pół godziny przed zawodami dotarł do Częstochowy. Ale tutaj też były znaki zapytania. Gleb na razie bardzo pozytywna postać. Ty już od samego początku, żeby była jasność, mówiłeś, że nie rozumiesz czasami nawet tej nagonki na Gleba, bo to bardzo grzeczny, sympatyczny, fajny chłopak. Bardzo grzeczny, bardzo sympatyczny. Jak dotąd i mam nadzieję, że do końca sezonu bardzo skuteczny. Dobrze, drodzy Państwo, pierwsze pytania. Prosimy o jeszcze oczywiście. Pytanie do Seby. Wybrałeś się w tym roku na zawody do Niemiec. Jeśli czas Tobie pozwoli, może warto byłoby pojechać do Anglii, na przykład do klubu Tobiasza Musielaka i tam potrenować. Domyślam się, Mariusz, że tutaj chodzi właśnie o te tory angielskie, które no właśnie uchodzą za te najtrudniejsze technicznie. No ale Sebastian, pytanie do Ciebie. Na chwilę obecną podpisałem kontrakt w Lidze Szwedzkiej z tak naprawdę zapewnieniem, że pojadę tam kilkanaście meczy. Jeśli będzie moja forma wyglądała dobrze, to tak naprawdę jest szansa, żebym pojechał wszystkie mecze w Lidze Szwedzkiej, więc na pewno to będzie dla mnie nowe doświadczenie, nowe tory poznane, na pewno różne przyczepności. Także no, na chwilę obecną Ligi Angielskiej nie planuję. To też jest sprawa tego typu, że tam trzeba mieć swoje motocykle, swoją bazę, więc to też dodatkowe koszty. Na razie mam Ligę Szwedzką, zobaczymy co będzie w przyszłym roku, a też w Lidze Angielskiej nie są aż tak ciężkie tory, jak można było usłyszeć na przykład na Włodzi, na tym finale Impu, jak mówili, że to też nie jest taki tor jak w Anglii, że w Anglii są twardsze, więc tu w Polsce też czasem są przyczepne tory. Kolejne pytanie, Sebastian, do Ciebie. Na których torach drugiej Ekstraligi jeździ Ci się najlepiej? Czy jest wśród nich tor w Bydgoszczy? Nie będę zdradzał, czy mi się tam dobrze jedzie, czy nie, bo to mogą oglądać różni rywale. Staram się na wszystkich torach jeździć tak, jak potrafię. Czasem na tych, co nie lubię, lepiej mi idzie niż na tych, co lubię, więc już tak naprawdę nie patrzę na to, który tor jest mój ulubiony, który nie, tylko trzeba na wszystkich jechać i dobrze jechać. Mariusz, bo jeszcze jakbyśmy rozmawiali w poprzednim sezonie, no to nie wiem, Grzegorz Walasek, Tomasz Gapiński, tych zawodników, których mieliśmy, to im chyba pasował ten tor w Bydgoszczy. Wiemy, że Nikolaj Klint zawsze jak jechał do Bydgoszczy, teraz mamy zupełnie inną kadrę. I teraz to pytanie właśnie, jeżeli chodzi moje pytanie o Bydgoszcz. Bo też pojawiają się takie głosy, że właśnie ta walka o awans do Ekstraligi może właśnie rozstrzygnąć się między Polonią Bydgoszcz a Ostrowem. Dobrze, że już na inaugurację w pierwszej kolejce jedziemy do Bydgoszczy? Jak wygramy, to dobrze. Żartuję. Myślę, że to nie jest żadną przeszkodą dla nas, bo mamy po prostu mocnego rywala na wyjeździe na początek, więc wszystko możemy, niczego nie musimy. To będzie tam bardziej ten taki kamień nad głową wisi w Bydgoszczy.
Czy lubi, nie lubi, to tak w żużlu nie do końca jest, bo tak jest. Na przykład Sebastian nie lubi Gdańska czy Tarnowa, a tam do tej pory miał chyba najlepsze wyniki ligowe, więc to z tym lubieniem różnie bywa. Tor Bydgoszczy jest ostatnio zazwyczaj twardawy, jest bardzo szybki, ale jak głównie dzisiaj gdzieś tam starty są kluczowe i tego trzeba przypilnować. Mamy doświadczoną piątkę równą seniorów, więc myślę, że tutaj będzie spoczywał wynik. Sebastian jest na tyle dobrej dyspozycji, że swoje powinien dołożyć. Ale mówię, spodziewam się bardzo trudnego meczu tam. Ale też chyba zgodzisz się z czymś takim, że ewentualna wygrana w Bydgoszczy, no to już na dzień dobry może troszeczkę ustawić i gdzieś nastraszyć rywali przed kolejnymi meczami. Tak, ale tak bym się, mówię, jedziemy powalczyć. Na razie najważniejsze są play-offy i to, żeby nie omijały, żeby nas omijały kontuzje tak w zeszłym roku, bo to jest kluczowe dla wyniku końcowego. Dobrze, drodzy Państwo, zobaczmy teraz komplet spotkań na inaugurację. Poproszę o drugą grafikę, którą mamy przygotowaną, bo pierwsze mecze już 13 kwietnia i tutaj drużyna z Poznania będzie podejmować Row Rybnik, Stal Rzeszów. Rywalizować będzie z Orłem Łódź, Wybrzeże Gdańsk z Wilkami Krosno, no i ten mecz, na który my czekamy, czyli Abramczyk Polonia Bydgoszcz, Arget Malesa Ostrów. Czytam tutaj pytania od Państwa. Pytanie do Mariusza. Czy klub z Ostrowa ma szansę odzyskać Jakuba Krawczyka z Wrocławia w przypadku awansu do Ekstraligi? Znaczy, Kuba ma tam klauzulę w swoim kontrakcie, że jeśli będzie chciał i się porozumie z WTS-em, to w nim zostanie. Także no, możliwość jest zawsze pozyskania zawodnika, ale mówię, to też zależy bardzo dużo od Kuby. Tutaj też dostajemy SMS-y, ale dobrze, jeszcze pytanie do Seby i trenera. Panowie. Czy plusem wczorajszego sparingu był fakt 27 stopni Celsjusza i sprawdzania ustawień oraz pracy silników przy wyższej temperaturze? Bo ja też tak dzisiaj sprawdzałem temperaturę na kolejny weekend i tam 10 stopni mniej jest zapowiadane. Mariusz, jak to wygląda w tym dzisiejszym speedwayu właśnie ta temperatura, jak to oddziałuje na silniki? Jest to bardzo ważne, silniki się różnie zachowują przy takich różnicach w temperatury. Ale no, na to nie mieliśmy wpływu. Pierwsze te cztery sparingi jeździliśmy, jak było zimno. Ten się ułożył akurat tak, że mieliśmy przy pogodzie, więc też mieliśmy możliwość sprawdzenia silników, jak się zachowują, jak się będą zachowywać za kilka tygodni, więc nic złego się nie stało. Ale chociaż Sebastian, u ciebie na przykład, czy było zimno, czy ciepło, to te silniki mimo wszystko później okazało się, że podobnie reagowały, nie? No tak, no w sumie to prawda, no na pewno fajny plus, że mogliśmy je sprawdzić w takiej temperaturze nawet wysokiej jak 27 stopni, czy na przykład tak, że Żeblinem było 5 stopni, no to jest duży przeskok, także myślę, że fajnie, że tak można było zobaczyć. Ja szczerze mówiąc, aż tak wnikliwie niektórych rzeczy nie sprawdzam, ale Mariusz, wiesz doskonale, jacy są kibice Speedwaya w Ostrowie i tutaj pytanie na przykład, nie, to nie tutaj. Dlaczego Sebastian jest zawsze stawiany na pierwszym lub drugim polu startowym? Bo Sebastian jest startowcem i nawet jak byli w parze z Kubą Krawczykiem, to zawsze mieliśmy taki plan, że jakby Seba wygrał ten stadion, a Kuba start, a Kuba go przegrał, to zawsze Sebastian miał ich wywieźć, żeby Kuba mógł przyciąć i się zrobiło dobry wynik dla nas i podobnie jest teraz. A teraz jest tak, że Sebastian w tym biegu młodzieżowym na razie, dopóki ci chłopacy młodsi nie okrzepną troszkę, nie dobiorą doświadczenia, no to jest tym koniem, który ma ciągnąć ten wynik w tym biegu juniorskim. I tak nawet jak z nim rozmawiam, to rozmawiamy, które pole on by wolał, na tym torze czy na tamtym i na chwilę obecną to pod niego będzie ustawione. Mecz z Bydgoszczą, a z tego co wiemy, Polonia Bydgoszcz jak na razie tylko jeden sparing odjechała. Wiemy, że jutro rewanż za Patorem u siebie. Wybierasz się do Bydgoszczy, Mariusz, żeby zobaczyć, jaki tor Polonia przygotuje, czy raczej nie ma czasu na takie rzeczy? Nie wiem, czy by mnie wpuścili, ale na pewno wykonam telefon do Piotra Barona i gdzieś tam porozmawiamy sobie, jak ten tor wygląda. Dobrze, zróbmy sobie kolejną przerwę i teraz posłuchajmy, co po wczorajszym sparingu
powiedział prezes Arget Malesy Ostrów, Waldemar Górski, którego pytałem między innymi właśnie o te 5 sparingów odjechanych przed sezonem, o mecz w Bydgoszczy, a także o tą fenomenalną frekwencję, no bo sami Państwo, ci, którzy byli na Stadionie Miejskim wczoraj, czy chociażby na meczu z Falubazem, czy z Motorem Lublin, no to trybuna główna okazała się za mała, żeby wszystkich chętnych, którzy chcą zobaczyć nową Arget Malesę Ostrów, starczyło, żeby tych miejsc po prostu starczyło. Także dobrze, oddajmy głos teraz prezesowi naszego klubu. Myślę, że możemy być pozytywnie zaskoczeni formą. Ja wiem, że to są tylko sparingi, ale gdzieś na tle przykład Maxa Drabika czy Kaspra Woryny to źle to nie wygląda. W Zielonej Górze na tle braci Pawlickich czy Jarka Chapelka. Myślę, że sparing sparingiem, ale jakieś wnioski można snuć, że to idzie w dobrym kierunku. Jedziemy z nastawieniem zwycięstwa, bo taki jest cel i zamiar zawodów sportowych. Każdy zawodnik chce wygrywać i zawodnicy z Bydgoszczy i nasi. Myślę, że to będzie dobre meczycho. Musimy pamiętać też, że takie mecze kontrolne odbywają się w tygodniu i nie wszystkim kibicom pasuje, ale z frekwencji jesteśmy bardzo zadowoleni. Cieszymy się, że ta drużyna przypadła do gustu kibicom. Myślę, że kibicom się spodobała praktycznie całkowita wymiana naszego składu i cieszę się, że to dobrze odbierają i zapraszam serdecznie oczywiście na wyjazd do Bydgoszczy i tydzień później na godzinę 14 na mecz Gdańskiem. My będziemy robić wszystko, żeby wynik sportowy był jak najlepszy, a kibice będą, mam nadzieję, nas dobrze dopingować i to naszych chłopaków będzie nieść do zwycięstw. Wyszkolić zawodnika, a zawodnicy, którzy mają potencjał, to jest całkiem inny temat, bo można iść zgodnie z regulaminem tylko w ilość, ale takie biegi się nieraz źle kończą, bo wyszkolenie jest słabe. Wydaje mi się, że nasi trenerzy robią dobrą robotę. Ja jestem bynajmniej z tego zadowolony. Myślę, że kibice też. Nie tylko kibice, ale myślę, że i miasto, bo gdzieś tam nawet klasa 250 promowała, jakby nie patrzeć, nasze miasto na innych torach. Myślę, że szkolimy wcześniej i dalej będziemy szkolić, bo już treningi wznowiliśmy u mnie na minitorze i kolejni zawodnicy gdzieś tam się pojawiają, bo to widać po chłopakach, że jest dar. Na przykład Szymon Lis jeździ na minitorze. Bardzo fajny talent. Myślę, że niebawem kolejne nazwiska się pojawią. Gracjan musi pomagać bratu, żeby brat nie musiał sam punktować, ale nawet dzisiejszy test mecz, sparring, patrząc, że Tobiasz jak wygra start, to też jest trudno go pokonać. Pewnie dzisiaj chłopak nie zaśnie, bo to jest bodajże drugi wygrany bieg w jego życiu. Myślę, że Gracjan troszeczkę, już są te starty lepsze, było gorzej na początku sezonu, ale myślę, że też będzie potrzebował, szczególnie w lidze, takiego biegu młodzieżowego, gdzie się zerwie, zapunktuje i to też dużo zmieni. Tyle Waldemar Górski, prezes Arget Malesy Ostrów, który także opowiadał o juniorach, bo tych juniorów przybywa w ostrowskim klubie. Mimo że, jak to jest, Mariusz? Jeden z najgorzej szkolących? Najgorzej. Najwyższa kara finansowa. Dobrze, pędzimy z zadawaniem pytań od Państwa, bo tych pytań cały czas przybywa. Pytanie do trenera. Czy w trakcie sezonu będzie pomagał i doradzał Jakubowi Krawczykowi? Te pytania są różne, ale je zadaję. Jak będą problemy, to oczywiście, że tak. Stąd też byliśmy z Kamilem Brzozowskim na sparingu we Wrocławiu, jak jeździli z Lesznem, żeby gdzieś tam popatrzeć, pomóc, jeśli jesteśmy w stanie, i Kubie, i też Sejczęto, Seniukowi. Teraz Kuba też nie bez powodu był u nas na tym sparingu, bo gdzieś tam jeszcze szuka, błądzi troszkę zawsze. Kuba jest na początku sezonu troszkę zardzewiały, to jest taka jego tradycja już od kilku lat, że te pierwsze mecze idą ciężko. Dopiero gdzieś tam po dwóch kolejkach wraca na swoje tory i dlatego stąd też
sparing jeszcze u nas, żeby tej jazdy miał jak najwięcej, żeby puściło przed tą inauguracją. Oczywiście, że tak. No. Jak każdy z naszych wychowanków, jak potrzebuje pomocy, to zawsze znajdzie u nas pomoc, czy to jest Kuba Krawczyk, czy Kuba Poczta, czy Kacper Grzelak. Wszyscy trenowali tutaj. Kacper też jeździł z nami jako sparingi, więc oczywiście, że tak. Tutaj jeszcze przed chwilą dostałem pytanie SMS-owe do Sebastiana. Sebastian, jestem pełen podziwu, jak zmienia się twoja sylwetka jazdy na motorze. Skąd ta zmiana? Oczywiście na duży plus. No to tak naprawdę jest też praca zimą z psychologiem. Różne rzeczy, od piłeczki, na której trzeba było się utrzymać, równowaga, po też balans i też pewna zmiana, którą z trenerem zauważyliśmy na koniec sezonu. Trener wsiadł na moją motocykle i podpowiedział pewną rzecz, którą zmieniłem w czasie zimy i teraz też inaczej to ciało mogę układać na motocyklu, wygodniej mi się jedzie, pewniej mi się jedzie, co najważniejsze, na torach cięższych po prostu czuję się pewniej na tym motocyklu. Ale kierownicę miałeś inaczej ustawioną, czy to tajemnica? Nie, to nie jest chyba tajemnica, po prostu troszkę inne haki założyliśmy, aha, bo też wzrostowo jestem tak naprawdę jak trener wysokościowo, tyle samo wzrostu, więc takie haki jak miał trener, jak jeździł, założyłem również takie same i teraz też wygodniej mi się na tym motocyklu siedzi i wygodniej mi się go prowadzi. Pytanie na czacie do Mariusza, ale też chciałbym, żeby ustosunkował się Sebastian do tego. Jak zmienił się w porównaniu z poprzednim rokiem ten tor na Stadionie Miejskim? Bo ja, Mariusz, też będąc chyba 2 tygodnie temu na stadionie, też pytałem o to, bo kibice nawet to zauważyli, że już poza tym, że troszeczkę tej nawierzchni zostało zimą dosypane, no to tak trochę kolor tego toru się zmienił. Chciałbym, żebyś to nawierzchni jako takiej nie sypaliśmy, bo glinki. W zeszłym roku sypaliśmy dużo. Żeby wiązało lepiej, tak? Dużo nawierzchni było w zeszłym roku nawiezione i mieliśmy spory problem w tych meczach, gdzie były duże opady deszczu. Jak mecz z Rybnikiem czy mecz z Łodzią, ten tor nam się dziwnie, bo jak było właśnie na woda, to się nie kleił, tylko się mocno rozsypywał. Więc po sezonie dosypaliśmy dosyć dużą ilość glinki, ale już pod koniec zeszłego sezonu ten tor już był coraz lepszy, coraz bardziej czerwony, a po sezonie dużo pracy nad tym, żeby ten tor naprawdę był fajny. Na chwilę obecną wiadomo, że jeszcze nie mogę powiedzieć w 100%, bo nie mieliśmy okazji popracować przy tym torze w różnych pogodach. Na razie było zimno i robiliśmy tyle, żeby ten tor był jak najbardziej do jazdy, a nie po to, żeby gdzieś tam go robić pod drużynę. Teraz wczoraj był pierwszy raz taki tor, próba takiego toru, jaki planujemy mieć w tym sezonie u siebie na mecze ligowe. Zawodnicy byli zadowoleni, myślę, że Sebastian może nie, bo błądziliśmy trochę w początek, ale końcówka wyglądała to lepiej i mówię, no i tak to wygląda, ale ogólnie z toru nie rwie się, utrzymuje się, żadne dziury się nie robią, żadne kolejny się nie robią, sypie się ładnie, można jechać po krawężniku, można jechać szeroko, także wczoraj ten egzamin toru był naprawdę fajny. Seba, potwierdzasz? Ja chyba w końcu polubię jeździć w Ostrowie na torze, także, bo przez pewien czas miałem tak, że nie lubiłem, ale teraz jest naprawdę bardzo fajny tor, przyjemny do jazdy, nie rozwala się, także no, można cały czas jeździć. To też pytanie do Seby, bo ja też może za słabo śledziłem wczorajsze zawody. Łukasz Malczyk pyta, chciałbym zapytać, o co Seba darł koty z panią sędzią chyba, jeżeli chodzi o kierownika startu, podczas startu. Była taka sytuacja? W ostatnim biegu, tak, bo sędzia, już startowałem w poprzednim biegu z tego samego miejsca, blisko pierwszego pola, żeby zakładać zawodnika z pierwszego pola. I już była kolejna, którą ja zrobiłem, a sędzia w 14 biegu powiedział, że tam nie mogę stanąć, bo tam nie ma kolejny. Dlatego pokazywałem, że jest kolejna i mówiłem też pani kierowniczce, że już tutaj startowałem i że to już jest kolejna, no i że powinien mnie puścić, no bo już tutaj startowałem tak naprawdę, nie? No i po chwili dopiero zobaczył pan sędzia dokładnie z góry i pozwolił mi stanąć. Mariusz, ja wiem, że ty pewnie spotykasz się bardzo często z tymi pytaniami, bo tutaj też powtarzają się te pytania o juniorów, o Kubę Krawczyka, o Kacpra Grzelaka. Jest też pytanie, patrząc na wiek, progres Seniuka oraz Krawczyka oraz myśląc o przyszłości Ostrowa, którego zawodnika na ten moment by pan wybrał, gdyby można było któregoś zostawić? Chodzi o ten obecny sezon. Mimo ciężkiego pytania proszę o konkretną odpowiedź i wskazanie nazwiska. No, oczywiście, że jakbym mógł, to bym wybrał, żeby Kuba Krawczyk był z nami, bo gdzieś tam z Sebastianem mają już te ostatnie lata juniorów i to są zawsze z reguły najlepsze lata juniorskie. I jakbym mógł, a
No przecież Filip jest z Wrocławia, on tak naprawdę 3 lata u nas się szkolił. Jeśli by Kuba został taki, jak był plan, to też nie miałby możliwości wskoczyć do składu rozwijania. Bo to nie jest tak, jeżeli chodzi o Seniuka, o którym ty mówisz, że to był jakiś deal w cudzysłowie. On jest cały czas naszym zawodnikiem, on jest tylko wypożyczony do Sparty. Ale mówisz, że z Wrocławia i on jest wychowankiem drużyny ostrowskiej. On pierwsze kroki miał tutaj u nas na torze, jak Franek Karczewski podobnie. Pierwsze 2 sezony jeździł tutaj u nas dał licencję, jest naszym wychowankiem w 100%, ale jest mieszkańcem Wrocławia. Mm-hmm. Tata jego ze względu na to, że popytał się gdzieś po Polsce i o to, gdzie jak najlepiej szkolą juniorów, co się później okazało błędem, przez PZMO zostało stwierdzone inaczej. Tata wybrał, że chce, żeby on tutaj był szkolony i tak to się złożyło. A mówię, mieliśmy tych juniorów nadmiar. Wiemy, że jeszcze dochodzi teraz Paweł Sitek, wicemistrz Polski w 250, który też potrzebuje miejsca w składzie na DMPO, tak żeby się rozwijać. Kacper Grzelak i Kuba Poczta muszą już jeździć ligę koniecznie, jeśli cokolwiek jeszcze chcą w żużlu osiągnąć. Więc ja jako ich trener, ten, który ich wychowuje od dzieci, nie myślę tylko o tym, żeby mieć 6 rezerwowych, ale też myślę, żeby ci chłopacy na żużlu pojeździli nie do końca wieku juniora, tylko długo, długo więcej. Więc każdemu staram się zapewnić jak najlepszą linię rozwoju. Jeśli teraz byśmy zostawili Kacpra Gadzielaka czy Kubę Pocztę, to ten wchodzący Szostak drugi, czy Potasznik, czy Sitek nie mieliby gdzie jeździć i za rok czy za 2 byśmy byli znowu z juniorami zupełnie nieopierzonymi. Dlatego taka decyzja moja była, że miał zostać Krawczyk i starszy Szostak tamci dochodzić. Niestety sytuacja nas zmusiła do tego, że Kuba musiał odejść, więc na Sebastianie teraz wisi juniorów, a tamci dostają szansę na to, żeby bez ciśnienia rozwijać się i wejść w ten żużel dorosły, żeby w przyszłym roku, jak już nie będzie Sebastiana, jeśli nie wróci Krawczyk czy Seniuk, to żeby tamci już mieli tych biegów ligowych najechanych, żebyśmy mieli dobrze rokującą parę na kolejne 5-6 lat. Dobrze, drodzy Państwo, wyjaśnione. Mam nadzieję, że tak i że już skończą się te pytania juniorów, ale nie, ja oczywiście pół żartem, pół serio, bo też tutaj pojawiło się pytanie o Tobiasza Potasznika. Mariusz, bo on jest tak na dobrą sprawę tym trzecim juniorem. Nie miałeś takiego pomysłu, żeby Tobiaszowi dać jeszcze troszeczkę więcej tych biegów w tym okresie przygotowawczym? Tobiasz dostawał tyle biegów, na ile był w stanie na dzień dzisiejszy pojechać. W pierwszych sparingach był tor trudny. W meczu z Lublinem gdzieś tam widać, że zaczął nawet od upadku, stąd tych biegów dostał mniej, bo nie chciałem stracić juniora w pierwszym sparingu, dlatego że tor jest przyczepny. Kolejne sparingi, jeśli chodzi o sparing w Zielonej Górze i w Częstochowie, tory były ekstremalnie przyczepne, więc jechał do tego momentu, do którego czuł się na tym torze dobrze. Jeśli chodzi o nasz ostatni sparing, czyli wczorajszy, po tym wybranym biegu widziałem, że się bardzo ucieszył i wolałby te zawody skończyć wygranym biegiem, żeby to już dobrze rokowało, żeby głowa się lepiej poczuła przed następnymi zawodami. Więc dostaje tyle biegów, na ile na dzień dzisiejszy jest w stanie bezpiecznie odjechać. Też ciekawe pytanie zadaje Damian Bury. Jesteś gotowy, Mariusz? Czy w przypadku braku awansu klubu, klub jest w jakikolwiek sposób zagrożony? Wiemy, że pracuje pan za 5 osób, ciężko i ciężko to ogarnąć. I ciężko będzie to ogarnąć po ewentualnym odejściu Mariusza Staszewskiego. O czym jest pytanie teraz? Że generalnie, jeżeli drużyna nie awansuje do Ekstraligi, bo taki sobie zakładacie cel, czy przyszłość klubu będzie zagrożona, bo też nie jest tajemnicą, Mariusz, że jesteś co roku kuszony przez kluby ekstraligowe i też wiemy, ale niekoniecznie moje odejście musi być powodem do jakichś kłopotów w klubie. Przecież ja tylko zadaję nie ma ludzi niezastąpionych i myślę, że na cmentarzu są pełne aleje ludzi niezastąpionych i tak to wygląda. Nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że nie. Myślę, że wiemy, że jest nowa umowa telewizyjna wynegocjowana, że te pieniądze już nawet w pierwszej lidze będą trochę lepsze. Ja jestem cały czas zwolennikiem KSM-u, bo to spowoduje, że te faktyczne koszta klubów się obniżą i będzie zdecydowanie bardziej zdrowa sytuacja finansowa na rynku zawodniczym. I to takie jest pytanie o przyszłość, a tak naprawdę to ja nie wiem, co będzie.
Dobrze, mówiliśmy już o Kubie Krawczyku, no to posłuchajmy teraz Kubę Krawczyka i Tobiasza Musialaka, bo z nimi też udało się porozmawiać po wczorajszym test meczu z Tauron Włókniarzem Częstochowa. Tofik, ja tak pół żartem, pół serio mówiłem, że spieszę do parkingu, bo jak się skończą zawody, mogę Ciebie już nie zastać, ale to chyba dobry symptom i dobry znak, czy nie? Chyba tak. Gorzej, jakbym skończył po dwóch zerach, to by było gorzej. W każdym razie dobre zawody. Nie spodziewałem się takiego dobrego wyniku po tym silniku akurat, bo ten silnik nie miał być na Ostrowski Oval, a jednak fajnie to wyglądało i tylko się cieszyć. Najwięcej czasu potrzebowałem, aby tą nogę trochę dostosować do stylu jazdy i nieco go zmienić. Nie wiem, czy mi się udało, chyba nie bardzo, bo to jest jakby całe życie poświęcałem temu, żeby tą sylwetkę tak ustawić, a teraz przez kontuzję musiałem to zmienić i jak jedziesz sam, nie ma problemu, ale jak jedziesz w czterech, no zapominasz o tych nowych, powiedzmy, nawykach. Też w sumie w tej Anglii nie pojeździłem za wiele, bo tak naprawdę jeden mecz tylko, ale mieliśmy dużo treningów i sparingów, a tak po prawdzie, no to fajnie, nawet pod kątem Ligi Polskiej, no to na pewno lepiej więcej pojeździć tutaj niż w Anglii. My na pewno z pokorą podejdziemy do tego pojedynku, bo wiemy, że to nie jest byle kto, Polonia Bydgoszcz. Wiemy natomiast, że no tutaj, jak widać po tych sparingach, czujemy się dobrze. Wiemy, na co nas stać i uważam, że zwycięstwo na pewno nie będzie zaskoczeniem. Powiem więcej, myślę, że bardzo wierzę w drużynę i uważam, że jesteśmy w stanie to wygrać. Tutaj dzięki uprzejmości dwóch trenerów, Kamila i Mariusza, pozwolili mi pojechać po wczorajszym nieudanym sparingu w Gorzowie, tutaj w Ostrowie. No szukam tej jazdy, gdzieś muszę pojeździć dosyć dużo zawsze przed inauguracją sezonu, żeby złapać taki luz na motocyklu, żeby się dobrze czuć i dowieść tyle punktów, co potrafię i na ile mnie stać. Więc no dziękuję. Nie, no zostałem przyjęty dosyć ciepło przez trenerów, jak i prezesa czy zawodników. Atmosfera jest super tak naprawdę, wszystko mamy, bo każdy szczegół jest tam zadbany. Nie ma tam żadnych, kurczę, nie wiem jak to powiedzieć, ale... Przypadkowości, niedomówień? Tak, nie ma żadnych przypadkowości ani domówień, jest wszystko jasno, wiadomo, że jedziemy o jak najważniejszy medal w polskiej lidze, więc no nie ukrywam, że gdzieś tam w swojej gablocie bym chciał zawiesić złoty krążek, więc na pewno dam od siebie 110%, żeby ten krążek powiesić. Mecz w piątek, nie ukrywam, że być może się do Bydgoszczy też przejadę, ale zobaczę, w jakim będę humorze po piątkowym meczu. Tyle Tobiasz Musielak i Jakub Krawczyk. Ja troszeczkę chciałbym kontynuować, Mariusz, odnośnie Tofika, bo on mówi o tej kontuzjowanej nodze, że troszeczkę też pracuje nad sylwetką, żeby chronić tę nogę. Wiemy, że Tofik ze skręconą nogą na śruby będzie startował cały sezon. To jest jakieś niebezpieczeństwo, że ta kontuzja może się odnowić, czy tutaj doświadczenie Tofika raczej nie musimy się martwić? Znaczy, raczej jak te śruby są w tych kościach, to raczej one są bardziej bezpieczne, bo są mocniejsze i nie powinno tam się nic stać. Myślę, że Tofik nie pierwszy raz jeździ z śrubami w kościach. Sebastian też już chyba drugi czy trzeci rok, nie? No. Także to jest takie żużlowe, dosyć częste. W twoim wieku, jak jest zmiana temperatury, to albo zmiana pogody czujesz? Nie, ja właśnie nic nie czuję, to co miałem. Dobrze, Mariusz, pytanie SMS-owe. Zadam je tak, jak zostało wysłane tutaj. Skąd wzięły się pieniądze na Czugunowa, Jasińskiego, Holdera, skoro musieliśmy pozbyć się Krawczyka, żeby zapłacić karę? I też wcześniej widziałem takie pytanie, że w pewnym momencie klub zarzekał się, że tej kary nie zapłaci, ostatecznie ta kara została zapłacona, albo tak. Jest spłacana. No z tego, co pamiętam w
hierarchii czasowej w harmonogramie. To było tak, że najpierw skompletowaliśmy drużyny i cały czas jeszcze gdzieś tam się przepychaliśmy o tą karę, żeby jej nie płacić. No ale później wyszło, że albo ją zapłacimy, albo nie dostajemy licencji, więc postawiono nas pod ścianą. Nie mieliśmy wyjścia i stąd gdzieś urodził się ten transfer Kuby Krawczyka. Ja jeszcze raz mówię, ja jestem trenerem, menadżerem tej drużyny. Mi zależało, żeby ta drużyna była jak najsilniejsza i ja bardzo chciałem, żeby Kuba tutaj został. Mielibyśmy najsilniejszą parę juniorów, może nawet nie w drugiej Ekstralidze, tylko w całej, nawet PG Ekstraligę. Ale niestety, no nie jesteśmy Spartą Wrocław czy Motorem Lublin. I taka kara finansowa to jest tak, jakbyśmy mieli kolejny kontrakt zawodnika, z dobrego zawodnika podpisać. Więc no nie mieliśmy i to było takie jedyne, najprostsze wyjście, bo chcieliśmy gdzieś tam na szybko spróbować znaleźć te pieniądze czy sponsora, który by gdzieś się znalazł i pomógł nam. Niestety tego nie znaleźliśmy, więc to było jedyne wyjście z tej sytuacji wtedy. Mm-hmm. Odpowiedziałeś, no skąd pieniądze na Czugunowach? No, budżet był ustalony prędzej. Czy byśmy Czugunowa nie wzięli, a wzięli zawodnika X czy Y, te ceny były na tyle porównywalne, że mogliśmy wziąć słabszych zawodników, lecz finansowo niewiele by nam to, że tak powiem, życie ulepszyło, więc nauczeni błędem, może nie błędem, tylko no nieudanym transferem na przykład Wiktora Palowary w zeszłym roku, postanowiliśmy, żeby mieć jednak piątkę mocnych seniorów i dwójkę mocnych juniorów przy Sebastianie i Kubie Krawczyku. Chcieliśmy mieć pełny, kompletny zespół, siedmiu zawodników, których każdy, jeśli jednemu się noga powinie, drugi gdzieś tam będzie w stanie punktować. Sytuacja niestety pokazała się dla nas taka, że musieliśmy Kubę puścić, bo to nie jest tak, że my go sprzedaliśmy i że on poszedł na poniewierkę. Nie? On bardzo chciał iść do WTS-u w Wrocław już od sezonu. Później była taka sytuacja, przypominam, że na moją prośbę poprosiłem Sebastiana i Kubę, bo obydwoje mieli propozycje ekstraligowe, że ja zostaję i spróbujemy jeszcze raz zawalczyć o Ekstraligę i gdzieś zgodzili się zostać. Później sytuacja nas zmusiła do tego, że gdzieś tam Kuba jednak z tej opcji pójścia do Wrocławia skorzystał. I ja myślę, że to dla niego będzie naprawdę na plus, bo gdzie się je rozwijać, jak nie przy Macieju Janowskim czy Artiomie Łagucie, mistrzu świata i chyba w jednym z takich najpotężniejszych klubów żużlowych na świecie. Mariusz, powiedziałeś o tym budżecie. Ten budżet był ustalony i jeżeli mówimy o tej kasie, ja nie pytam o szczegóły, ale też jeszcze przed zakończeniem minionego sezonu sporo mówiło się, że ty widziałbyś w składzie chociażby Krzysztofa Buczkowskiego, ale jakby odkreślając to kreską... Ja mogę odpowiedzieć na pytanie Krzysztofa Buczkowskiego, bo zostało nam wtedy, już mieliśmy dogadane większość kontraktów, mieliśmy jedno miejsce w składzie i wchodził w rachubę Chris Holder lub Krzysztof Buczkowski. To były takie same pieniążki dla jednego i drugiego. Chris Holder powiedział tak, Krzychu nas przeciągał, później się pokazała tak bardzo dobra oferta dla Krzysztofa z Bydgoszczy, że my już byliśmy, no nawet nie byliśmy w stanie podejść do tej oferty. Chris chciał wrócić, to jest tak też, że Chris też miał lepsze oferty z klubów pierwszoligowych, ale ze względu na to, że u nas był, chciał wrócić do Ostrowa. Podobnie jest z Czugunowem, to też nie jest tak, że my go przepłaciliśmy. On tutaj chciał przyjść do nas. Zazwyczaj u nas w Ostrowie jest tak, że ci chłopacy, którzy tutaj jeżdżą, to no chcą tutaj jechać ze względu na to, że jest tak, a nie inaczej. I ja jestem z tego zadowolony i dumny, że udaje nam się zawsze stworzyć dobrą drużynę, nie dysponując najwyższym budżetem w kraju. Jeśli to jest zarzut, to przepraszam bardzo, no trudno. Nie, broń Boże, ale kibice mają możliwość taką, różne aplikacje, PG Ekstraligi i tak dalej, mogą się bawić w menadżerów. Ty miałeś określoną kwotę, miałeś listę zawodników. Jeżeli udało się zbudować ten zespół, to ty powiedziałeś, tak, to jest optymalny zespół, taki jak ja chciałem, w tych pieniądzach rozsądnych, czy nie? Czy był jeszcze nigdy jakiś... Nie jest taki, że pewnie, że gdzieś tam jeszcze można było, chociażby gdyby trafił do nas Krzychu Buczkowski i został Kuba Krawczyk, to myślę, że wtedy moglibyśmy dysponować podobną siłą jak Faluba w zeszłym roku i myśleć o tym, żeby meczu nie przegrać, ale mówię, my gdzieś tam największym mocarzem finansowo nigdy nie jesteśmy.
musimy kusić zawodników innymi, również innymi rzeczami, ale jak na razie myślę, że się nam to całkiem przyzwoicie udaje. I też odnośnie nowych zawodników w kadrze Arged Malesy, Sebastian, pytanie do ciebie, bo trener Staszewski zawsze buduje zespół pod kątem umiejętności stricte żużlowych, ale też patrzy na to, jak dany zawodnik mentalnie pasuje do drużyny, bo Mariusz, to też powtarzasz sezon w sezon, atmosfera jest niezwykle ważna w drużynie żużlowej. Seba, jak wkomponowali się nowi zawodnicy i czy oni są mentalnie równie pomocni, jak byli zawodnicy w latach poprzednich? Czy tu jest szansa na taką atmosferę sielankową, która była, nie wiem, 2-3 sezony temu? Ciężko powiedzieć, no bo tak dopiero naprawdę początek. To dopiero początek, a tak naprawdę no to największy mental, no to jest z psychologiem, którym się współpracuje, no i wiadomo, że też trener dużo podpowiada, zawodnik tak ci też nie powie, no bo to też jedziesz potem w zawodach indywidualnych i jedziecie przeciwko siebie, sobą. Więc no to tak nie działa. Można, wiadomo, sobie porozmawiać z zawodnikiem o ustawieniach, czy tam z kolegą z drużyny, ale no to tak nie ma w 100%, że tak ci pomoże ktoś mentalnie, czy tam, żeby to wszystko zagrało. Także no na pewno każdy chce się dobrze z każdym dogadywać i na to, że też, żeby to wszystko dobrze wyglądało, ale też nie zawsze tak wychodzi. Mamy jeszcze 8 minut do zakończenia programu. Jeżeli będą jeszcze jakieś pytania od Państwa, bo oczywiście wszystkich nie uda się zadać, za co już z góry przepraszam. Mariusz, przed wejściem do studia zadałem pytanie, od ilu lat w cudzysłowie współpracujecie Sebastian z Mariuszem, bo tutaj też już zostało to poruszone, że Sebastian też nawet tego nie ukrywał, że przed sezonem on czekał na to, na decyzję, czy ty zostaniesz, bo dalej chciał współpracować z tobą. Jesteście takim duetem nierozłącznym. Sebastian bardzo często powtarza to, jak wiele zawdzięcza tobie w swojej przygodzie ze Speedwayem. Był rok 2016, tak? Tak, w sierpniu 2016. Czyli 8 lat. Dziewiąty rok. Tak, dziewiąty rok. Przychodzi sobie mały Sebuś do szkółki żużlowej i co ty pomyślałeś sobie wtedy? Bo wiem, że no właśnie, pod jakim kątem ty selekcjonujesz tych chłopaków? Bo jest coś takiego, że niektórzy na samym starcie są już, brzydko mówiąc, odrzucani, chociażby, nie wiem, koordynacja ruchowa i tak dalej, i tak dalej. Sebastian się uśmiecha pod nosem. Domyślam się, że co, nie było najlepiej? To było różnie u wszystkich. Zaczynałem pracę w 2016, Sebastian był pierwszym adeptem z tych, którzy jeżdżą tak naprawdę. Drugi był Kacper Grzelak, później przyszedł Kuba Krawczyk i Kuba Poczta. Troszkę później, to ta czwórka najstarszych, z którymi najdłużej pracujemy. No jak przyszedłem wtedy, w 2016 roku, to średnia wieku była chyba 22 lata w szkółce. Był jeden niesprawny motocykl, nie było warsztatu, no były to naprawdę polowe warunki, ale też fajne czasy, miłe to wspominam. Troszkę inna ekipa jeszcze była tutaj, jeszcze był i Krzychu Oleksy, i Zając, i Dawid Kostecki, także no, bardzo ciekawe czasy wtedy były, no ale tak już się zeszło, że czy Seba, czy Kuba jeden, drugi, czy Kacperek, to już dorosłe chłopy teraz. Dobrze. Mogę tylko coś dodać, bo jasne. Pamiętam taka sytuacja też. Czy zaczynaliśmy tak naprawdę i trener przywoził swoje też części, które już skończył jeździć. Pamiętam, że była taka sytuacja, że przyszedł silnik nowy 250, zakupili tam prezesi, wtedy było dwóch. I trener swoje części przywiózł całe podwozie bez silnika, składał to wszystko od zera. Od samego rana przyjechał z Gorzowa, żeby składać, a trening się zaczął o 14, 14.10, żeby był cały motocykl pokrzywiony. Także już dużo miał trener cierpliwości do mnie. A o tym nie wszyscy kibice wiedzą. To też ważna informacja taka pod kątem Mariusza, bo jakby nie było. Trochę postawiłeś na nogi ten żużel, ale... Może nie, też... nie do końca ja, to także też jest zasługa ale wszystkich dookoła. Ale jesteś ważnym elementem, jakby nie było. Już nie jedno, taki skromny, jedno czego mi szkoda, to tego, że wtedy nie było żadnych kewlarów w klubie i wszystkie swoje kewlary, czy to z poprzednich klubów przywiozłem tutaj, a że to była szkółka, także nic poza strzępami z nich nie zostało. Ja mam też taką zabawę na koniec odnośnie Mariusz Staszewski, Sebastian Szostak, duet nierozłączny.
Mam nadzieję, albo przynajmniej mam nawet pewność, że to nie będą trudne pytania. Zaczniemy, Sebastian, od ciebie. To są pytania odnośnie tego, jak dobrze znacie się nawzajem, bo mówimy 9 rok współpracy. Sebastian, wymień 4 kluby, w których ścigał się jako zawodnik trener Staszewski. Tych klubów było więcej, oczywiście. Jeżeli jesteś w stanie wymienić wszystkie, to brawo. Zaczynał w Gorzowie. Brawo. Wiem, że jeździł w Częstochowie, wiem, że jeździł w Zielonej Górze, w Bydgoszczy, w Ostrowie, w Rawiczu, albo w Opolu. W Opolu na pewno, w Rawiczu nie jestem pewny. Wiem, że w Rawiczu trener sobie zrobił kontuzję poważną. I chyba mi już kluby nie przychodzą do głowy. Wymieniłem Gorzów, Zielona Góra, a Rybnik, jeszcze Rybnik, tak. A Rawicz chyba nie, chyba Rawicz pomyliłem. Był Rawicz. Był Rawicz, no to Rawicz. Było Opole. Opole? Opole było. Rawicz i Opole. No. No to mówiłem Opole, tylko nie powiedziałem Rybnika, zapomniałem. Powiedzieliśmy o tym, że 2016 rok spotkaliście się, Mariusz. Trzeba tobie przypominać, czy wchodzisz na Facebooka, żeby odnotować, że Sebastian ma urodziny, bo pytam o... Ja nie mam głowy do dat. To jedyne urodziny, które pamiętam, to żony, chyba jak każdy mąż i syna, ale wiem, że Sebastian jest z września. Ale chyba wszystkich chłopaków mniej więcej kojarzę, ale właśnie kojarzę miesiące, ale nie dokładne daty, bo to mówię, nie mam pamięci do dat, nawet mamy czy taty, to też mi żona podpowiada, kiedy są. Ja mam podobnie, ale dlatego też zadałem to pytanie. 17 dzień września, urodzony Sebastian Szostak. Seba, największy indywidualny sukces Mariusza w indywidualnych mistrzostwach Polski? Jesteś w stanie powiedzieć? Wiem, że Europy miał trener w Belgii. Trzecie albo drugie miejsce, ale chyba trzecie. To był finał mistrzostw Europy. Tak, w Belgii? Mhm. No. Ale drugie czy trzecie? Trzecie. Drugie. Drugie, no. A mistrzostw Polski? Który najwyżej byłem, nie wiesz? No. 98 rok? Dobrze mówię, Mariusz? Tak. Czwarty. Przegrałem dodatkowy bieg z Wiesławem Jagusiem o brązowy medal. To był 90. mówisz, dodatkowy bieg z Wiesławem Jagusiem. Gdzie były te mistrzostwa? Bydgoszczy. Bardzo lubię ten tor. Że się przebiorę tam na ciebie sobie. Mariusz, debiut ligowy Sebastiana. Pamiętasz, kiedy to Pamiętam. Było? Pamiętam. To były baraże ze Stalą Gorzów. Ale zakończyło się bez punktów, nie? Tak. I później był mecz domowy w Ostrowie i tam już chyba 4 biegi odjechane. Tak, tak. 4. Również bez punktów. Nie, 2. 2? A na trupie. Nie. Dobrze, Sebastian, załóżmy sobie taką sytuację. Środek tygodnia, zbliża się godzina 13 bądź 14. Mariusz Staszewski sięga po telefon, dzwoni po jedzenie i najczęściej zamawia 3 kropki. Tutaj musisz odpowiedzieć. To różne te zamówa jedzenia, z tego co wiem. To są różne restauracje. Wiem, że na rynku lubi taką restaurację. Irish chyba, tak? Nie umiem wymówić tego, ale różne. Mariusz? To będąc gdzieś tam przyjezdny, to i Kamil Brzozowski też jest przyjezdny, to gdzieś tam korzystamy z różnych, ale tak, bardzo często jest Irish Pub, bierzemy żeberka. Górecznik to już teraz rzadziej, bo trochę daleko. I do każdego obiadu domyślam się, że Cola Zero. Czy, no, nie, czy już odstawiłeś? Odstawiłem, pamiętam, że jeszcze z 2 lata temu rozmawialiśmy, to zawsze musiałeś mieć pod ręką Colę Zero. Od chyba pół roku staram się tej coli pić mniej, piję dużo wody. Dobrze, Mariusz, to kończymy tym pytaniem. Nie możesz tutaj zawalić. Jak ma na imię dziewczyna Sebastiana? Laura, no to wszyscy wiemy. Jest tyle lat, także... A babcia? Babcia Danusia. Pozdrawiamy dziewczynę Sebastiana, a także babcię. No dobrze, drodzy Państwo, to by było na tyle. Premierowy odcinek w sezonie 2024 magazynu Taśma w Górę za nami. A na zakończenie jeszcze 2 kółka z Sebastianem Szostakiem. Ja mam nadzieję, że tak.
Ja jeszcze tylko z okazji, z której mogę skorzystać, chciałem podziękować wszystkim sponsorom na czele z panem Kamilem oraz panu Dawidowi, mojemu psychologowi. Dołączamy się do podziękowań. Drodzy Państwo, zapraszam na kolejne wydania magazynu Taśma w Górę, bo mam nadzieję, że tutaj już cyklicznie będziemy się spotykać z Państwem, bo patrząc po zainteresowaniu i po nadesłanych pytaniach, sprawdza się ta formuła, także do zobaczenia, do usłyszenia i teraz jeszcze zobaczmy dwa kółka treningowe z Sebastianem Szostakiem. Jak to wygląda, jakie prędkości są na ostrowskim torze. Dziękuję. Sebastian Szostak, Mariusz Staszewski, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem technicznym transmisji jest firma Promax, dostawca internetu światłowodowego.